Cześć. Jakiś czas temu, gdy pracowałem na jednym z projektów, gdzie spawaliśmy lekkie konstrukcje rurowe, podszedł do mnie prowadzący tego projektu i zapytał, dlaczego nie spawam przetopów techniką z góry do dołu, ponieważ z jego punktu widzenia dzięki tej technice przetopy wykonane nie emitują zbyt wysokiej ilości ciepła w kierunku spawanych materiałów i nie deformują dzięki temu materiałów. Szczerze mówiąc, na początku jego stwierdzeniem byłem zaskoczony, ponieważ generalnie wśród spawaczy panowało takie przekonanie, że przetop spawany techniką z góry do dołu metodą MAC nie spełnia żadnych wymogów, jeśli chodzi o jakość tej spoiny. Natomiast gdy spróbowałem, szczerze mówiąc, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. W tamtej sytuacji to się naprawdę sprawdzało na materiałach o grubości ścianki 4 mm. Te przetopy były naprawdę, można to powiedzieć, przyjemne na oko i jestem w 100% przekonany, że jeśli chodzi o jakość wytrzymałościową, spełniały one normy. Na pewno dla tych z Was, którzy spawają przetopy techniką z dołu do góry, nie sprawi to żadnego problemu. Idea wykonywania tej spojny jest taka sama jak w każdej innej pozycji i to bez względu na to, czy z góry do dołu, czy z dołu do góry. Po prostu należy przetopić krawędzie łączonych materiałów, następnie dopilnować, aby odpowiednia ilość spoiwa została dostarczona w te miejsce i po prostu przesuwać się wzdłuż szczeliny. Ja w tej konkretnej sytuacji ciągnę uchwyt, a dodatkowo nie wykonuję tak zwanych zakosów, tylko tak zwaną odwrotną kołyskę w kierunku górnym, dzięki czemu uważam, że zostając przez dłuższy czas w szczelinie, zapewniam troszeczkę większy transfer spoiwa, który będzie wypychany na odwrotną stronę spawanych materiałów i z mojego punktu widzenia to się sprawdza. W tej konkretnej sytuacji, spawając przetop w ten sposób, jestem w stanie zwiększyć parametry wraz z prędkością podawania drutu o około 20%, porównując to z techniką spawania tego samego przetopu z dołu do góry, co oczywiście wiąże się z wyższą wydajnością. Proponowałbym zwrócić szczególną uwagę na to, że ten materiał troszeczkę szybciej ścieka do dołu i w pewnym momencie może dojść do takiej sytuacji, że nie będziemy w stanie lub nie zauważymy, że krawędzie materiałów nie zostaną przetopione i mówiąc to w ten sposób, dojdzie do przyklejenia. Nie bez powodu te materiały zmontowałem tak, żeby uzyskać szerszą szczelinę, żeby porównać z testem, który przeprowadziłem we wcześniejszym czasie techniką z dołu do góry. Filmik jest zatytułowany "Jak spawać przetop na szerokiej szczelinie techniką z dołu do góry". Ci z Was, którzy oglądali ten filmik, to najprawdopodobniej widzieli, że czas, który potrzebowałem na wykonanie tamtego ściegu, był o 2 razy dłuższy niż w tej konkretnej sytuacji, przy czym tego materiału, można powiedzieć, wypełniającego było również dużo więcej, co w sytuacji, gdy spawamy jakieś cienkie materiały, mogłoby nawet zaszkodzić. Mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że jak na jedną warstwę, to ten przetop mógł być nieprawidłowy. A w tej sytuacji, i co widzicie, ten przetop od tylnej strony jest prawie płaski, można byłoby powiedzieć książkowy. A czy przetop wykonany tą techniką jest równie wytrzymały jak ten przetop wykonany techniką z dołu do góry? Otóż nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że gęstość tego materiału, jeśli chodzi o strukturę, jest troszeczkę mniejsza w porównaniu do tego, który spawamy odwrotnie. Natomiast z mojego punktu widzenia, wykonując kolejną
warstwę techniką. Z dołu do góry możemy bez problemu ją spenetrować na wysokość ścianki spawanego materiału i na pewno będzie ona prawidłowa lub odpowiednio wytrzymała lub w jakimś sensie spełniała minimalne normy, jeśli chodzi o wytrzymałość. A czy ta technika jest szeroko stosowana w praktyce? Otóż jeśli by przynajmniej jakoś częściowo nie była stosowana, to na pewno nie byłyby wystawiane na to certyfikaty przez instytuty. Przy czym należy pamiętać, że nie wszystkie materiały da się spawać techniką z góry do dołu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!